No siemanko, witam serdecznie, z tej strony OldGamer89, witam w 9 już odcinku z gry Manor Lords. Jak widzicie, odrabiamy tutaj straty w demografii, 64 rodziny w gnieźnie. Obecnie mamy listopad, mamy opał, mamy jedzonko. No dość fajnie stoimy ze wszystkim. Sprawdźmy, czy tutaj, a tutaj nie zebrane? To możliwe, a wzrost upraw jest na razie, dobra. Bo to dopiero będzie za 290 dni. Już zasiali, ale widzicie, zbiórka dopiero przed nami. Dobra, podkręćmy prędkość. Myślę, że teraz podatki pora ustanowić, bo już mamy tak dobrze tutaj stoimy, że pora na podatki. Także dajmy ten gruntowy. No i też już mamy taką fajną tutaj liczbę rodzin, bo widzicie, mamy i rodziny, 7 rodzin trzeciego poziomu i 25 drugiego. Także myślę, że możemy sobie pozwolić. O, skarbiec 60 monet od razu skoczyło nam? Czy to dopiero nam skoczy? No zobaczymy. To jeszcze chyba mamy z poprzedniego, tak mi się wydaje. Zobaczmy, ile... A, świty mamy 8. Dobra, to najpierw musimy świta uzupełnić w ogóle. Dobra, przyszła kolejna rodzina. Niestety spadła nam aprobata, no ale to było do przewidzenia, no bo wprowadziliśmy podatki. Zobaczmy, jak tam zaopatrzenie. Ubrania 100%, zobaczcie, wszyscy mają ubranka. No to tutaj naprawdę ich dobrze zaopatrzyliśmy. Różnorodność jedzenia też naprawdę fajnie wygląda. Teraz naprawdę jest ładna sytuacja. Ładna sytuacja jest, wydaje mi się, że nawet możemy więcej chyba tych... Chociaż nie. Tu co, jedzenia nie ma? Ci nie mają jedzenia, a ci mają, dobra. Możemy, widzicie, trochę więcej parcel gdzieś tam drugiego poziomu postawiać, a tu jest, aha, tu już są drugiego. Jeszcze porozbudowujmy trochę, żeby, wiecie, pod jeszcze wyższe dochody się przygotować. Zapamiętajcie, że mamy 60 tutaj. Bo teraz pytanie, na ile urośniemy z tych 60 właśnie. Patrzmy, gdzie te parcele jeszcze można rozbudować. A, tu już się rozbudowuje. Parcelki. A, tu zobaczcie, na trzeci poziom nawet możemy dać. Tu też. No to by było spoko. Tu na drugi, dobra, dawajmy te na drugi. Tu też, na drugi, ładować, na drugi, tak jest. Proszę bardzo, to już będzie większe opodatkowanie. Magazyn chaty Drwala jest pełny. Dobra, dawać kolejne rodziny. Liczba rodzin, które obecnie może mieszkać w tym regionie, jest niby 71. Tylko... No, trzeba by na pewno. Zobaczymy, czy za miesiąc dołączy kolejna rodzina. Bo też... Ohoj, okej, mamy wysoki przyrost trudności. No, mamy grudzień, także powinny dołączyć teraz nowe rodziny. Jest. 1, 65 mamy. Czyli przydzielono, czyli gdzieś tam było miejsce pracy, gdzie od razu oni poszli. Ja te gospodarstwa może sprawdzę. Dobra, 2, 2, 3. ...239, to bardzo dużo nam w skarbcu przyrosło, widzicie? Z podatków nam bardzo dużo przyrosło. Za ostatni miesiąc. No to znakiem tego... Dobra, skonfigurujmy tą świtę, czyli dokupmy tam... ...tych podkorek już. Nie wiem, czy nie rozbudować sobie jeszcze naszego tutaj place'u, w sensie naszej posiadłości, żeby móc jeszcze więcej świty mieć. Wtedy musielibyśmy...
otworzyć architekta zamkowego. Tylko moment. Deski mamy, dachówki mamy. Myślę, że możemy to zrobić. I zobaczcie, i wtedy musielibyśmy zbudować szatownię. Nie, wieżę garnizonową. Zwiększa maksymalną wielkość świty o 12. No, no to wieżę garnizonową. O. I zobaczcie, i dostawmy sobie wieżyczkę garnizonową. Confirm. Mamy posiadłość w budowie. No ale będziemy mogli mieć 24 ludzi w świcie. Także no, wzmocnimy się względem naszego tutaj oponenta, nie? Teraz sytuacja wygląda bardzo dobrze, wam powiem, ze wszystkim. Chlebów mamy strasznie dużo. Chociaż przydałoby się ta żywność, żeby była jeszcze bardziej gdzieś tam. Mimo wszystko, widzicie, to jedzenie nie dociera wszędzie, bo... No najgorzej z tym jedzeniem jest, nie? W sensie, że tutaj faktycznie niektóre, widzicie, parcele są bardzo dobrze zdywersyfikowane, ale inne jednak nie, no. Część też tego opału nie ma, niestety. No to też jest coś, co musimy podkręcić na pewno. No ale już jak na razie Gniezno jest naprawdę potężnym grodem. Jesteśmy dobrze... Dobrze tutaj już fajnie wybiliśmy, że sporo tego opodatkowania zbieramy. Także niedługo fajne jednostki zaciężne będziemy mogli sobie zrobić. Tylko jeszcze w pierwszej kolejności ja myślę, że z tych środków ja po prostu zrobię sobie świtę na 24 jednostki. A potem dopiero pójdziemy w wojska zaciężne. Tak mi się wydaje, że zrobimy i zaatakujemy żółtego. Także na spokojności. Tylko podkręćmy tutaj, bo kurczę, zbyt wolna prędkość jest. Za wolno to leci. Dobra, ugór w tym roku tutaj mamy. Tu mamy co? Pszenicę. Dobra, czyli jest pszenica. Tu mamy len, czyli ubrania. Tu mamy też pszenicę. Kurczę, jęczmienia chyba nigdzie nie będzie. Pszenica, pszenica, no. Ugór, kurde, nigdzie jęczmienia nie. To nie będzie piwa. To chyba niestety nam, kurczę, spadną trochę piwo. No nie mamy zapasów tego piwa za bardzo. Słód. Na szczęście mamy trochę zapasów słodu. Wiecie co? Dajmy w faktorii, mamy strasznie dużo pieniędzy. Ja myślę, że zróbmy sobie handel, żebyśmy trochę słodu kupowali jednak. Słód, o właśnie. Pożądana bieżąca nadwyżka 23. Dobra, załóżmy szlak handlowy. Zblokowano szlak handlowy dla słodu. Dajmy, że chcemy przywóz. I mamy bieżącą nadwyżkę, mamy 23, no bo mamy słód. Ale dajmy, że chcemy mieć generalnie zawsze tego słodu, myślę, z 10 przynajmniej. Także po prostu... Albo dobra, 10 to może przesadzam. Dobra, dajmy z 8. Także po prostu jakby, jak ten nasz słód się skończy, to po prostu, żeby oni kupowali. Żebyśmy nie mieli sytuacji, że zaraz znowu piwa nie będziemy mieć i te domki znowu nam spadną. Poziomowo. Dobra, podkręćmy czas. 67 rodzin mamy. No fajnie to wygląda, populacyjnie. Nie wiem, czemu tu mi coś pokazuje, że za mało zasobów niby. Na jedzeniu naprawdę pięknie się wybiliśmy w końcu. W końcu się pięknie wybiliśmy. Jeszcze cały czas tutaj mielą. Także no na chlebkach, chlebkami zasypaliśmy w końcu Gniezno. No słód się powoli kończy, także no tutaj najprawdopodobniej ta faktoria faktycznie niedługo zacznie kupować. Tak, już zobaczcie, już schodzimy.
Także zaraz powinien być pierwszy zakup chyba słodu, bo już schodzimy, zobaczcie, do zera praktycznie na słodzie. No ale też no, ładnie tutaj skarbiec. Ładne zyski. Jest ta posiadłość w budowie. ...68 rodzin, no fajnie, fajnie. Chleby ładnie. Myślę, że do opału dajmy jeszcze, żeby podkręcić tę produkcję. Dobra, tu chaty drwala są w opór. Dobra, tu jeszcze dajmy jednego. Jeszcze, żeby ten podkręcić po prostu. Opał jeszcze, żeby podkręcić. Tu jeszcze można dać. Dobra, dajmy jeszcze tu. Jeszcze podkręćmy jeszcze bardziej opał, wymaksujmy, bo to jest w sumie coś, co nam najbardziej mimo wszystko brakuje. Czyli tego opału. No tutaj patrząc po targach, no jednak mamy... Chociaż teraz różnorodność jedzenia też, widzicie. No ci mają problem, bo oni są najdalej od targu, nie? To było do przewidzenia trochę. Chyba tu jeszcze parcele musimy stawiać w razie czego. Dobra, dostawmy parcel trochę. Bo jednak musimy demograficznie, myślę, jeszcze trochę może pocisnąć. Dajmy tu parcelkę. Trzy parcele. Jeszcze niech tu wejdą. O, mamy zakończenie budowy, rozbudowy w zasadzie posiadłości. No i sobie przejdźmy do konfiguracji świty. Zwerbujmy kolejnych zbrojnych. Także zobaczcie, już mamy 16, 17 ludzi. Że ładnie uzupełniamy świtę. Jesteśmy coraz potężniejsi. Nasi ludzie, może przejdźmy do trybu odwiedzin. Nasi ludzie nas się lękają, bo jesteśmy tak potężni. Mamy 17 ziomków w świcie. Zobaczcie, jak pięknie płynie życie w gnieźnie. Tutaj zobaczcie, jeden z naszych wołów ciągnie kłodę. Jednak gniezno, no... Naprawdę czas płynie szybko tutaj, widzicie? To jest dość potężny gród. To jest dość potężny gród zbudowaliśmy tutaj. Jest, zobaczcie! Nasza posiadłość. Tutaj wszyscy się przychodzą do nas po prośbie. I wszyscy się peniają w tej wieży. Co by czasem nie dostać z łuku. Plecki. Za nieposłuszeństwo. Kościół. Fajnie. Naprawdę fajnie to wygląda. No ten tryb odwiedzi mi się podoba. Tutaj zobaczcie nasz targ lokalny. Jeszcze może na pola byśmy poszli w sumie, nie? Idźmy na pola. Zobaczyć, jak tam praca. Tu są gospodarstwa, zdaje się. Nie, jeszcze kawałek. Tu jest gospodarstwo jakieś. Tak, tu są morgi, ale widzicie? No niestety mamy zimę na razie, no to nie widzimy tutaj tych upraw, nie? No dobra. Myślę, że zakończmy ten tryb odwiedzin. Ale fajnie było, nie? Dobra, podkręćmy czas. Zobaczcie, ile mamy, kurde, jak wymaksowaliśmy pięknie te chleby. Pięknie te chleby. Teraz i jajka, i warzywa nam rosną. Super. Piwo. Słód. Oj, tutaj nam spadła zamożność regionu, także chyba my faktycznie ten słód kupujemy. No tak, bo teraz jest 8 znowu.
Także widzicie, no tym podtrzymuję, że kurczę, gdzieś tutaj to piwo gdzieś tam trzymamy jeszcze cały czas produkcji, ale moim zdaniem to chyba długo nie potrwa. Nie wiem, czy nie musimy... O, dobra, coś zarobiliśmy na szczęście. Nie wiem, czy nie musimy, kurczę, czegoś jednak tutaj więcej wprowadzić, że chcemy sprzedawać może coś jeszcze. Rudy żelaza mamy dużo. Butów mamy też sporo. Łuki bojowe. Był z włócznie. Nie no, wywozimy niby. No ale widzicie, tu wszędzie jest nadwyżka. To co my sprzedajemy. Kryzys nadprodukcji. Ceny są bardzo niskie. No widzicie, włócznie. Wszystko zawsze tak jest, że to co my sprzedajemy po prostu jest bardzo tanie. Ruda żelaza. Tej rudy żelaza może byśmy trochę sprzedawali, bo mamy tego dużo też. Dobra, załóżmy szlak handlowy i dajmy wywóz rudy żelaza. Pożądana nadwyżka, ile chcemy mieć? Dobra, dajmy, że chcemy mieć 200, a nadwyżkę niech sprzedają. Podkręćmy czas. Nadawać już ten, dobra, jest marzec. Także trochę... Oj, ale nam strasznie mało skarbiec coś przyrósł. Aprobata też nam spadła. No zobaczcie, nie wiem, czy nam, kurczę, poziomy rodzin nie spadły. Nie no, niby nie spadły. Ale mało nam urósł... skarbiec. Siedemdziesiąt, no mało nam przyrósł. Dziwne. Cztery rodziny mamy do dyspozycji. Dobra, dajmy chata zbieracza, tu jest... Jeszcze dajmy do chaty zbieraczy jedną rodzinę. Obóz myśliwych. Odkrywka. Dobra, do odkrywki dajmy. Bo tu jeszcze jest co zbierać. Dołna trupy. Dobra, tu wyeliminujmy rodzinę w sumie jedną, bo po co oni tu siedzą. Z kościoła też można na razie zabrać. Co, na gospodarstwa rzucić? Tu mamy trzy rodziny. Tu mamy dwie. Dobra, tu dodajemy jeszcze jedną rodzinę. I tu może. Także jeszcze pójdziemy w podkręcenie tego rolnictwa, nie? Pasieki też moglibyśmy. Dobra, podkręćmy jeszcze pasiekę może. Jedną tutaj też podkręcić. Dobra, podkręćmy jeszcze tutaj pasiekę. No to już prawie widzicie, wszystkie rodziny przydzieliliśmy. Mamy jeszcze dwie rodziny górki. 99, kurde, ten skarbiec nam coś słabo przyrasta. Jakbyśmy słabo podatki zbierali. Armia. Konfiguracja świty. Osiemnastu ludzi w świcie, ale widzicie. A może od tego to... A, zobaczcie, od tego to zależy. Lub przenieść do skarbca za pomocą zarządzenia podatkowego. Aha.
Czyli z tego, widzicie, wychodzą nam ostatecznie podatki. Czyli my sobie zmniejszamy przez to, że ja sprowadzam ten słód. Kurde. Dobra, no to teraz będziemy słabo podatkowo stali przez jakiś czas. Dobra, to też może zamknijmy te podatki na chwilę w sumie. Albo dobra, jeszcze jeden miesiąc to nam przyrośnie, no ile? 20 nam przyrośnie. No ale przynajmniej zrozumiałem, jak to działa. Dlatego tutaj, kurczę, takie przyrosty były, bo stąd ściągaliśmy po prostu do skarbca. A tu mieliśmy, widzieliście, tam mieliśmy pod 2000, nie? Dobra, to jeszcze raz ściągniemy podatki, to jeszcze tam jednego do świty dobierzemy. I na tym kończymy, myślę. 89, tu ładnie, naprawdę dużo pszenicy jest. Tu też. No, 150, naprawdę szykują się zbiory pszenicy na około 300, ponad 300. To pszenicy zbierzemy za wszystkie czasy, to już na tych chlebach po prostu pofruniemy w kosmos. Dobra, dawać ten maj, on się przyda. Szkoda, że doszliśmy do limitu na ludności. No ale... Zobaczcie, targi naprawdę są dość, targ jest dość dobrze zaopatrzony. Jagód ma pełno, chleb ma pełno, jajek, warzyw, no. Tutaj też ubrania. Nie, czy to tak samo, 99? Tak samo, dobra, maj mamy. No i co, dobra, trochę skapło nam do skarbca. I teraz ja już wycofuję to opodatkowanie. Wycofajmy to. Dobierzmy sobie jednego do tej świty. Będziemy mieć 19. Naprawdę dość spora świta, moim zdaniem. No i co? I teraz chyba zaczekamy. No niestety na to, aż, kurczę, będę mógł przestać sprowadzać słód. A nie będzie to szybko, bo jak widzicie, no trzeba będzie zaczekać do kolejnego roku, bo akurat tak się złożyło, że w tym roku nie mamy w ogóle jęczmienia produkcji. W kolejnym tu będzie jęczmień, czyli dobra, będzie jedno poletko pod jęczmień, dwa poletka pod jęczmień, trzy poletka pod jęczmień. No, no to trochę naprodukujemy piwa, ale to w przyszłym roku. No dobra. No i to nas blokuje, widzicie? No, coraz lepiej w opał są nasi ludzie zaopatrzeni. Dobra, wiecie co, dobudujmy jeszcze parcel tutaj, myślę. Jeszcze tą drogę dalej pociągnijmy. Co taka mała ta dróżka? Parcela mieszkalna. Proszę bardzo. Zapraszam, 6 parcel, zapraszam do życia w gnieźnie. No to już 80 parcel będziemy mieli, to już myślę, że tego całego Humboldta możemy pocisnąć na takiej ilości parcel. Tylko no kwestia jest tutaj, widzicie, jednak wybicia tej zamożności regionu, żebyśmy potem mogli to osiągnąć w podatkach i móc sobie pozwolić na potężne wojsko zaciężne, którym go rozgromimy po prostu. No, czyli widzicie, tak to działa, kurde, ten... Zamożność do skarbca. Czyli to się tymi podatkami przewala.
Fajnie, że to ogarnęliśmy, tylko na razie nas słód blokuje, żebyśmy tutaj na tej zamożności wybili. W zasadzie to, że ściągamy po prostu ten słód. No to jest dla nas dość drogie jednak działanie i widzicie, zamożność już do zera nam spadła. Aha. Czerwiec, dobra, moment. 78 dni. Pytanie, czy nie zacząć gdzieś przyspieszać żniw? Ale chyba z tak dużym wyprzedzeniem to nie ma sensu. Co? Len zbierają chyba, tak? Tak. Na co nam len tak naprawdę? Dobra, może przyspieszmy żniwa, bo jednak mamy kilka pól do zebrania. Zaczniemy od tego może. Niech już się biorą za tą pszenicę. No, zobaczymy ile nazbieramy w tym roku. Na razie 71, jak widzicie. O! Zapasy przemąkają pole uprawne. No właśnie, to są te kurcze... minusy. Wzrost upraw 100%, no to tutaj nie opłaca się też tego trzymać, bo to już wychodzi na to, że więcej nie urośnie. Też mamy 100%. 95, to tu jeszcze może urosnąć teoretycznie coś. Dobra, to też przyspieszmy żniwa. Także widzicie, zbieramy tam na 40 parę dni do końca. No pszenicy naprawdę dużo mamy teraz. Tu wyłączmy to przyspieszanie. Ile? 33 dni do końca. Dobra, też nie ma sensu już czekać. Przyspieszać żniwa. Czy widzicie, mamy ponad 200 pszenicy. No, no do 300 myślę, że dojdziemy gdzieś. 270, 286, 292. 294, no prawie 300 pszenicy, no to chyba najlepszy rok w ogóle pod względem zbiorów. Drewna opałowego też mamy pełno. Z żarciem naprawdę dobrze stoimy. Z żarciem, z drewnem opałowym, z ubraniami też. Jedynie to piwo mi się nie podoba. Z tym słodem. Ten słod w ogóle pewnie już jest drogi, bo my go cały czas ściągamy. Niby wywóz rudy żelaza stosujemy. Oj, stragałem z jedzeniem, coś tam uszkodzone zapasy. Piwo widzicie tutaj, no.
Ledwo się trzymamy, no ale już przetrwaliśmy do sierpnia. A w kolejnym roku jednak będzie ten jęczmień. Tutaj pszenice cały czas coś sieją, nie wiadomo po co. Zobaczcie, 8 rodzin mamy w zapasie, no to jest naprawdę dużo. Co by tu, do czego by ich tu dać? Dobra, może trochę więcej kłód po niech pozbierałem jeszcze. I leśników też niech sadzą te drzewa. Tak, leśnicy. A jeszcze popodkręcajmy, o tu nie ma leśnika. Popodkręcajmy tę gospodarkę jeszcze. Tu nam targ jeszcze bardziej urósł. Wow, no naprawdę pięknie. Pięknie tutaj jest gniezno zaopatrzone obecnie. No tylko ten słód nas blokuje, że widzicie, musimy go ściągać. Nie wiem, czy nie odpuścić w sumie tego słodu, no. No ale nie chcę znowu, żeby był kolaps przez to, że nam piwa będzie brakowało. Zobaczmy, ile obecnie ten słód cały kosztuje. Widzicie, no 16. Niedobór. Ceny są wyższe niż zwykle. No właśnie, widzicie. Tak to jest. Co my chcemy kupić, to drogie. Co my chcemy sprzedać, to tanie. Tak to już jest. Skóry zwierzęce też oczywiście drogie. No bo to ściągamy. A, nie wiem, czy właśnie może byśmy przyblokowali ściąganie tych skór zwierzęcych na chwilę może. W takim razie. Dobra, zróbmy to, bo na razie i tak bardziej potrzebne nam jest piwo. A myślę, że możemy się nie wyrobić i z tym, i z tym. Skóry zwierzęce. Pełny handel? Nie, dajmy po prostu brak handlu. Na skóry zwierzęce, w razie czego mamy szlak. Oj, tylko słód będziemy ściągać, nie? O? Chodzi zima. Ciśnijmy, ciśnijmy. Ale coś czuję, że zanim dojdziemy do takiej sytuacji, że ja będę mógł gdzieś tam ten atak wyprowadzić na tego żółtego, to znowu chyba dojdzie do jakiegoś ataku na nas, bo już tutaj widzicie, dość długo to wszystko trwa. Są też te obozy bandytów wszędzie. Znaczy jest kilka ich na mapie. Dlaczego wolałem skóry zablokować? Ano dlatego, te skóry zwierzęce. Ano dlatego, że butów i tak, zobaczcie, mamy 144 nadwyżki. Także zanim oni to zużyją, to ho, 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 jeszcze trochę. A te 144 to jest jakby ponad to, że my tu mamy w ogóle 71, nie? Także oprócz tego, że my tu mamy 71 butów, 71 skóry, 64 płótna. Oprócz tego, no to my mamy po prostu jeszcze 144 gdzieś tam na stanie. Także
No mamy potężną nadwyżkę w tym segmencie. Dobra, jęczmień tutaj już zasadzony. Pszenica też, tylko że na razie pokazuje strasznie słabą wydajność. W zasadzie nic. Zero jest wszędzie. No ale mamy grudzień, może tak musi być. Też tu niby jest już wzrost upraw 15%. Też wszystko zielone, widzicie. Piwo, jak tam z tym słodem. No cały czas gdzieś tam utrzymujemy ten słód. No trzeba, widzicie, doczekać po prostu do tych zbiorów jęczmienia. Jakoś, kurczę, źle to poplanowałem, bo tutaj tak, jest jęczmień. Tu też, czyli dwa. Jedno zbiór pszenicy, dwa zbiory pszenicy, trzy zbiory pszenicy i cztery jęczmienia, tak? Dobra. W kolejnym roku znowu będzie jęczmień tutaj, na tym drugim polu. Tylko tak poplanowaliśmy, że widzicie, jeden rok wychodzi taki, że kurczę, nigdzie nie ma. Tu musimy chyba zmienić. Tu dajmy, że tu jednak jęczmień musi być. Już żeśmy mieli, kurczę... wiecie, no. W tym trzecim roku tutaj, widzicie, nigdzie nie mamy po prostu jęczmienia, no. Muszą być takie... pola, żeby był. Dobra, teraz w każdym roku już jęczmień będziemy mieć, także myślę, że jako tako ta produkcja piwa będzie chyba wystarczająca. No kurczę, niespełnione wymagania, widzicie, budynku, tutaj coś się stało, piwa nie mają, no wiedziałem. Wiedziałem, widzicie, i co najmniej dwa typy jedzenia też nie są dostępne. No głównie... niestety żyjemy z tych chlebów. Jagody jeszcze nie ma w tym momencie jagód. Zerknijmy na tak. Uj, ale nam różnorodność jedzenia spadła. No bardzo nam spadła, faktycznie. Ubrania pięknie, opał pięknie, a różnorodność jedzenia tragedia. Można by było zainwestować te przybudówki, jakbyśmy mieli trochę więcej kasy, no ale widzicie, na razie ten słód sprowadzamy, jesteśmy, kurczę, w potrzasku. No ale też teraz tak pod względem armii myślę, że fajnie jest, bo rekrutów chyba będzie tak, 160 rekrutów mamy. No to spokojnie moglibyśmy ile oddziałów zrobić? 4. To po 36 są, nie? No to 120, 6, 44. No nawet 5 chorągwi było, plus świta, 6. To myślę, że dość sporo. Dobra, niech tam rośnie ten jęczmień, bo chcę... O, już jest, już urosło trochę. Już 43 jęczmienia moglibyśmy zebrać. I kurczę, kusi, żeby to zrobić tak naprawdę, bo... bym miał własny jęczmień, ale dobra, poczekajmy, aż trochę podrośnie. Wtedy po prostu porzucimy tutaj to, wiecie, ściąganie po prostu tego jęczmienia. W sensie słodu.
Ale zobaczcie, zapasy mamy na 5 miesięcy. Że naprawdę teraz fajnie wybiliśmy na tym wszystkim. Brak rozrywki. Jak to macie? Browar, tylko że właśnie nie ma chlania za bardzo, nie ma tego piwa. To ich chyba gdzieś tam blokuje. Już mamy marzec. 62 jęczmienia można zebrać. Tu dopiero zobaczcie, 173 dni jeszcze. Chociaż nie, no tutaj też. (Clears throat) 48 37 67 67. Dobra, wiecie co? Myślę, że zbierzmy gdzieś ten jęczmień. Chociaż on, kurczę, szybko rośnie, fajnie. Szkoda to zbierać tak wcześnie. Dobra, tu zbierzmy 44 tego jęczmienia. Bo mi jest szkoda ten słód zbierać. W sensie kupować. Oni, widzicie, nam zbiorą ten jęczmień. Słodownia zacznie pracować. I będzie spoko. Dajmy rodzinę jeszcze jedną do słodowni. Buty. No zobaczcie, 157 par mamy i tak. Mimo iż już nie ściągamy tych skór zwierzęcych. Cud. Dobra, brak handlu dajmy. Brak handlu na słodzie. No i teraz powinniśmy się zacząć bogacić w końcu. Spichlerz już nam się zapełnia. Duży skład też. Dobra, tu też przyspieszmy żniwa pod ten jęczmień.
Ciekawe, co daje to wypalenie pola, bo jeszcze nigdy tego nie robiłem. No, w tym roku będą słabe zbiory pszenicy, bo tutaj z tego co widzę, no to tak 110, 130 maksymalnie będzie. Bo teraz rok akurat taki, że jęczmienia więcej zbieramy niż pszenicy. O, zamożność regionu nam fajnie skoczyła już na 394, ale to było do przewidzenia, no bo nic teraz jakby nie, z niczego gdzieś tam nie schodzimy za bardzo. Wiecie co? Poinwestujmy w przybudówki, myślę. Zróbmy parę kurników. O tak, żeby wiecie. Żeby jajca były. Widziano, no to kurczę, zaraz będzie walka. A, idą. Eichenau, rozbójnicy idą na nas. No, dawno nie było starcia. Ale świty nie wyciągam w ogóle, bo mi szkoda, bo mam dużo świty, 19. Nie chcę ich tracić, bo już tak mentalnie myślę o wojnie z żółtym. Myślę, że w kolejnym odcinku może uda się to dopiąć w końcu. Coś ci tych jagódek tam nie zbierają za bardzo. Dobra, wyciągajmy armię. Dwie jednostki z włóczniami, jedna z łukami na pewno. No to co, tak naprawdę takimi trzema oddziałami już byśmy się obronili moim zdaniem przed tymi rozbójnikami, którzy na nas idą. Bo jak tu widzicie, idzie 4 oddziały po 18. No myślę, że spokojnie oklep by już od takiego naszego wojska dostali, ale wystawmy już tak, żeby im wklepać konkretnie. Jeszcze jedną chorągwię. No to myślę, że już w tym momencie spokojnie sobie radzimy. Jeszcze mamy 16 rekrutów w odwodzie. To co, jeszcze łuczników? Dobra, to jeszcze tych 16 wydajmy na łuczników. Tych 16 rekrutów, nie? No to zobaczcie. Mamy 4 potężne oddziały włóczników. Trzy potężne oddziały łuczników po 36 osób. Włóczników po 36 osób. Jeśli chodzi o łuczników, 2 oddziały, jeden 36 osób, drugi 16. Podkręćmy czas. Trzymanie pozycji. Wy tutaj. Dobra, idą. Dobra, dajmy już, przydzielmy może do dołu, albo dobra. Tu do kościoła też trzeba będzie przydzielić, żeby chowali naszych.
Dobra, już idą. Zauważono nieprzyjacielską jednostkę, o co chodzi? Czyżby nas żółty atakował? Chyba nie, chyba to o tych chodzi, nie? Strzelać. No. No i dobra, tu się pięknie bronimy. Do boju! No i tutaj widzicie, coś próbują, żeby... Oj! Co ja zrobiłem? Żeby naszych łuczników napaść i kurczę, niestety to robią. Ojejku. Ale źle to taktycznie rozegrałem. Dobra, wy tutaj. Dobra. Walić w plery przeciwnikom. Już? Pozamiatane? Nie, jeszcze dwa oddziały. Gincie, rozbójnicy! Dobra, mamy tych wpływów, naprawdę mamy bardzo dużo, bo 7000 już. I co? Porozpuszczajmy te oczywiście oddziały, no bo wygraliśmy. Oczywiście tylko świtę zostawiamy. Resztę rozpuszczamy. No trochę jest trupów niepochowanych. No a teraz nasi będą ich chować. Może tutaj... Tak myślę, z czego zabrać rodzinę. Z pasieki, dobra, z pasieki zabierzmy może i dajmy do dołu na trupy. Tak żeby szybciej te trupy wyzbierali, no bo tak to... No to nam spadnie aprobata, nie? Jak za długo te trupy będą leżeć. Są możliwe rozbudowy jakieś na drugi poziom, tak? Dobra, dawać drugi poziom, dawać drugi poziom, dawać drugi poziom, dawać drugi poziom. No już widzicie, drugiego poziomu będziemy mieli tyle samo co pierwszego. 8 rodzin trzeciego poziomu. Na kolejny poziom ile potrzebujemy mieć? Aha, 10. A nie, bo to jest... Parcele mieszkane trzeci poziom, bo tylko 4 mamy. Tutaj coś nam źle pokazuje, że mamy 8 rodzin aż trzeciego poziomu. W rzeczywistości mamy 4 tylko.
sensie cztery parcele przynajmniej mamy, ale może rodzin tu jest więcej, moment. Okej, okay, bo tu widzicie więcej rodzin mieszka w takiej parceli, ale mamy w sumie tylko cztery parcele trzeciego poziomu. Dobra, to sobie awansujemy na trzeci poziom. Będziemy mieli 5 parcel. Oj! Nie zrobiliśmy zbiorów. Trzeba przyspieszyć żniwa. Trochę mi się zapomniało. Tu zobaczcie, urosło 15 jęczmienia. Tam przez ten krótki czas. No, tylko teraz jest, widzicie, problem, żeby wszystko zebrać, bo w tym samym czasie robimy wszędzie żniwa. Tu może wypalmy to pole? Nie wiem. Kliknąłem wypal pole, ale nic się nie stało chyba. No tu bardzo dużo jęczmienia i pokazuje. Ale widzicie, ciężko zebrać. No zobaczymy, jak faktycznie zbiorą, tak jak tu pisze, 240 jęczmienia. No to to będzie bardzo dużo, ale chyba niestety tak nie będzie. Realnie, widzicie, realnie jest problem w tym momencie ze zbiórką tego jęczmienia. Mamy raptem 60. Dobra, no trochę pozbieraliśmy, ale bez szału. Słodu, na szczęście mamy 50, ponad 50 słodu, no to trochę mamy zapas. Tu no nie wyzbieraliśmy. W ogóle się zagapiłem, już godzinę prawie nagrywam. No i co, kurczę, chyba trzeba będzie kończyć ten odcinek, ale już jesteśmy blisko, no, takiego momentu przegięcia, że zaraz, widzicie, ta zamożność regionu już mamy ładną. Ogarnęliśmy sytuację z jęczmieniem. Także myślę, że w kolejnym odcinku już tutaj po prostu będziemy zbierać na wojska zaciężne. No i tutaj wszystko się ruszy, nie? Także trzymajcie się, do następnego, no i cześć!